Drodzy przyjaciele, dzisiejsze słowo nadziei przynosi nam kawał zdrowej mądrości życiowej. To słowo zapisane jest w pierwszej Księdze Królewskiej w 20 rozdziale, 11 wiersz i mówi tak: Niech się nie lubi ten, który przepina broń, tak jak ten, który ją odpina. Innymi słowami, nie ciesz się przedwcześnie, nie świętuj zwycięstwo, zanim rozpoczęła się bitwa. Nie bądź zbyt pewny samego siebie. Więc jest to takie słowo, które wzywa nas do realistycznego spojrzenia na nasze możliwości, na nasze życie i na to, żeby poczekać, aż przyjdzie właściwy moment na świętowanie. I w taki sposób z pokorą podchodzić do spraw, do różnych problemów i do wezwań, które stoją przed nami. Niech lubicie przedwcześnie. Znamy być może takie te ciekawe momenty z igrzysk olimpijskich, z różnych w kiedy to przed metą ktoś już dźwiga rękę do góry, już się cieszy ze zwycięstwa, a tu w ostatnim momencie ktoś go jeszcze jednak wyprzedza. Więc zostańmy pokorni i w mądry sposób rozważmy swoje możliwości. To jest pierwszy aspekt, który z tego wiersza czytam. A ta druga zachęta, te czytam czytając ten wiersz z pozycji kogoś, kto nie ma, że już przegrywa. Jest w kropce, zagnany w kozi róg, jakby już nie miał wyjścia i widzi, że jego przeciwnicy już świętują zwycięstwo. W takiej sytuacji też warto pamiętać, że walka trwa aż do końca i że pomimo wszystko, nawet w ostatnim momencie, wszystko może się zmienić. Tak na marginesie to słowo, które jest hasłem dzisiejszym, wypowiedział jeden z najbezbożniejszych królów Izraela, król Achab. Wypowiedział je w sytuacji, kiedy król Syrii Ben-Hadad stał przed bramami Samarii i już właściwie miał króla izraelskiego w garści, już się wydawało, że zwycięstwo jest po jego stronie. A wtedy Achab, między innymi, używa tego słowa jako takiej taktyki wstrzymującej i trochę, trochę zyskującej na czasie, i wypowiada właśnie te słowa: Niech się nie cieszy ten, kto zapina broń, jak ten, który ją odpina. Być może nawet nie był sobie świadomy tego, co wszystko to oznacza i jak ważne słowa wypowiedział, ale chwilę później podchodzi do niego prorok Boży i mówi do niego: Achabie, ty Zwyciężysz, Pan Bóg da ci to zwycięstwo, abyś poznał jego moc. Pan Bóg da ci to zwycięstwo. I naprawdę yy, sytuacja tak się potoczyła, że Benharad hoduje dosłownie, świętuje, upija się ze swoimi przywódcami, a w międzyczasie Achab z jego wojskiem zdobywa zwycięstwo. Więc yy, nawet jeśli jesteśmy w sytuacjach przegranej, wydaje się, że wszystko już jest stracone. Warto pamiętać o tym, że walka trwa aż do końca, a zwłaszcza jeśli ufamy żywemu Bogu, to warto pamiętać, że On może w ostatnim momencie zmienić wszystko. I patrząc na to słowo dzisiejsze, zachęca mnie ono do tego, aby nie cieszyć się przedwcześnie, ale też przedwcześnie nie rezygnować, ufając żywemu Bogu, że On poprowadzi. Bez względu na to, co jest przed Wami, czy trudne sytuacje, czy łatwe wezwania, Niech w naszych sercach panuje pokój, pokora i oczekiwanie na żywego Boga. Błogosławionego dnia życzę.